podpunkcie C musimy wyznaczyć pierwszy wyraz ciągu geometrycznego, czyli A1, znając iloraz oraz szósty wyraz tego ciągu. Zapiszmy zatem nasze standardowe równanie. Pierwszy wyraz ciągu A1 razy Q w odpowiedniej potędze musi dać nam wyraz szósty, czyli A6. Żeby z wyrazu pierwszego dostać się do wyrazu szóstego, to musimy 5 razy pomnożyć przez Q, czyli przez Q w potędze piątej. Podstawiamy teraz do tego równania podane dane, czyli otrzymujemy A1 razy i zamiast Q piszemy minus 2 trzecie do potęgi piątej równa się A6, czyli 32/27. To się dalej równa, przekształcamy dalej to równanie. A1, może tutaj podniesiemy to do potęgi piątej, czyli napiszemy A1, albo minus od razu przed całość, czyli będzie minus A1 razy 2 do piątej, to jest 32, natomiast 3 do piątej to będzie równe, może napiszmy to po prostu jako 3 do trzeciej razy jeszcze 3 do drugiej. To nam się potem ładnie skróci z tą 27. To się dalej równa. No i tutaj piszemy prawą stroną, czyli właśnie 32/27. Teraz mnożymy przez minus odwrotność tego ułamka, żeby po lewej stronie zostało samo A1, czyli przez 3 do trzeciej, to od razu napiszemy, że to jest 27, razy 3 do drugiej, czyli 9. Podzielić tutaj na licznik, czyli na 32. No i jeszcze z minusem. W wyniku tego po lewej stronie zostanie samo A1, a po prawej stronie otrzymamy 32/27 razy minus 27 razy 9 przez 32. No i widzimy, że tutaj dużo rzeczy się nam uprości. 32 się skrócą, 27 również. No i zostaje po prostu, że A1 jest równe minus 9.